Siema, w tej lekcji porozmawiamy sobie o operatorach przyrostu i operatorach przypisania. No i dobrze, na początku tworzymy sobie jakąś liczbę typu int o wartości 1000. No i co my tu mamy? Jakaś liczba plus równa się 100. Jest to skrót od zapisu jakaś liczba równa się jakaś liczba plus 100. No i co to znaczy? To znaczy, że jakaś liczba, czyli to jest w naszym wypadku jest to 1000, czyli jakaś liczba równa jest 1000 plus 100. Dobrze, to sobie wykasuję. I tak, jakaś liczba minus równa się 200, czyli jest to jakaś liczba równa 1100, ponieważ tutaj dodaliśmy minus 200. Tak samo z dzieleniem, mnożeniem i modulo. Oczywiście wypisujemy sobie te wyniki, żeby było wiadomo, co nam wyszło. No i tak. Dodajemy do tego jakaś liczba plus plus. To znaczy plus plus. Plus plus znaczy podwyższ o 1. No i tak, tutaj z przodu mamy plus plus, a tutaj z tyłu. No i czym to się różni? Zaraz zobaczycie. Tutaj mamy minus minus z tyłu i minus minus z przodu. Dobra, włączam ten program. Tutaj kompiluję. I się nam włączyło. Tak, jakaś liczba plus równa 100, to się równa 1100. Jakaś liczba minus równa 200 równa się 900. Czyli od tego 1100 odjęliśmy 900 i przypisaliśmy te 900 do tej liczby, do tej zmiennej. No i tutaj tak samo. No i tak, w końcu dochodzimy do tego operatora plus plus. No i co znaczy plus plus? Mówiłem wam, że to znaczy zwiększ o 1. No i jakaś liczba plus plus równe 15, no ale 15 było tutaj, to czemu nam nie zwiększyło? No właśnie, zwiększyło. Jak widać, jest to zwiększone, ale dopiero gdy wypisujemy to następnym razem. Czemu się tak dzieje? Dzieje się tak, ponieważ metoda println ma większy priorytet od operatora plus plus, który stoi z tyłu. No a tutaj mamy plus plus, który stoi z przodu. No jak widać, zwiększa on od razu i ma większy priorytet. No i tutaj analogiczne z minus minus. Dopiero za drugim razem, gdy wypiszemy, widać obniżony wynik, a gdy stoi z przodu, to od razu jest obniżany. To tyle w tej lekcji. Zachęcam was do subskrybowania mojego kanału.